Dzień dobry. Słuchajcie państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejsze audycje. Jest środa, pierwszy lipca. Jesteśmy w pierwszym tygodniu drugiej tury wyborów prezydenckich. Dziś chciałem porozmawiać z Janą Sawicką i Wojtkiem Szacki o czynnikach, które będą miały wpływ na to, kto 12 lipca zostanie wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Zapraszam do rozmowy. Wojtku, może Ciebie bym poprosił o nakreślenie nam punktu wyjścia do naszej dyskusji? Jak dziś oceniasz poparcie obu kandydatów? Jak szacujesz, ilu wyborców jest rzeczywiście niezdecydowanych? Ilu zagłosuje, a ilu wstydzi się ujawnić swoje preferencje wyborcze? No jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że nie znamy jeszcze sondaży wyborczych. Znamy dwa przeprowadzone na gorąco tuż po głosowaniu pierwszoturowym i w obu minimalną przewagę. Rzędu jednego punktu procentowego miał Andrzej Duda. Ten jeden punkt procentowy, przypominam, przy takiej frekwencji to jest około 200 tysięcy głosów. Później nie było już sondaży. Znaczy, pojawiają się jakieś sondaże, ale one były robione przeciszo wyborców, więc wprowadzają pewne zamieszanie. Tak, i o tych sondażach już bym zapomniał. To znaczy, nawet nie warto chyba ich w tym momencie cytować, chociaż pojawiają się od czasu do czasu na portalach z nagłówkiem najnowszy sondaż prezydencki, ale nie, nie było jeszcze dużego, wiarygodnego sondażu. Drugoturowego, dwa sztaby, które zostały, dopiero zaczęły robić takie sondaże, więc tego nie wiemy. Musimy tutaj bazować trochę na intuicji i na tym, co wiemy po pierwszej turze z tych liczb, które znamy. Rafał Trzaskowski miał niecałe 6 milionów głosów, Andrzej Duda miał prawie 8,5 miliona głosów i ta różnica ponad 2,5 miliona głosów to jest olbrzymia przewaga, ponieważ Andrzej Duda musi tylko do swojej bazy dokleić. Około miliona wyborców i wygra. Natomiast Rafał Trzaskowski musi posklejać różne niepasujące do siebie kawałki i dopiero wtedy może liczyć na wygraną. A jak myślisz, jeszcze dopytam Ciebie, jak wielu jest wyborców niezdecydowanych w tym momencie? Na ile to jest tak, że w tej drugiej turze? Bo my zawsze rozmawiamy o kolejnych wyborach, w których tak naprawdę zakładamy, że jest bardzo silna polaryzacja, nie ma ziemi niczyje i bardzo mało jest wyborców wahających się. Partie grają do swojej bazy i tylko próbują maksymalnie zmobilizować swoje elektoraty. Druga tura jest takim zwierzęciem, które jednak rządzi się innymi prawami, to znaczy tu jednak zdaje się, są wyborcy, którzy mogą się zastanawiać, czy zagłosować na jednego, czy na drugiego kandydata, bądź nie pójść do wyborów. Bądź oddać głos nieważny. Bądź oddać głos nieważny. Czy jesteś w stanie jakkolwiek oszacować jak duża jest ta pula wyborców wahających się? No, zapewne nie ma ich ani wśród elektoratu Andrzeja Dudy, czyli wśród tych 8,5 miliona, ani wśród 6 milionów fanów Rafała Trzaskowskiego. Oni raczej zostaną przy swoich kandydatach. Nic nie wskazuje na to, żeby oni mieli się zdemobilizować lub przejść na stronę wroga. Oczywiście będzie exit poll po drugiej turze i wtedy pewnie okaże się, że tam 2% na przykład wyborców Trzaskowskiego przeszło na stronę Dudy, a 1% wyborców Dudy przeszedł na stronę Trzaskowskiego, a Pewnie trochę się zdemobilizuje, więc jest pewnie jakiś tam niewielki odsetek wahających się. Natomiast spośród wyborców, kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, myślę, że jest jeszcze całkiem sporo niezdecydowanych, wahających się, czy zagłosować. A jeśli tak, to na kogo w tej drugiej turze. Ale nie umiem tego zupełnie skwantyfikować za przeproszeniem. Uważam, że. Dopiero się tego dowiemy. I tu wchodzi Joanna. Tak. Ja chciałam do tego dodać jeszcze, że 74% głosujących oddało głos na Dudę lub Trzaskowskiego, czyli pozostałe 26% brało innego kandydata i teoretycznie większość z nich, większość z tych 26%, powinna się teraz wahać. Natomiast mamy bardzo mało narzędzi, żeby zbadać tak naprawdę ich bieżące nastroje i zachowania. Wiemy z przeszłych wyborów, że pomimo, że. Ta pula wyborców, mniejszych kandydatów, którzy nie przychodzą do drugiej tury jest zwykle całkiem wysoka. To oni jednak w ogromnej, znakomitej większości ostatecznie idą do tych wyborów. Przypomnijmy, że frekwencja w drugiej turze zawsze jak do tej pory była wyższa niż w pierwszej turze. I tym razem też będzie twoim zdaniem? Nie mam przekonania, że będzie. W sensie też nie mamy tak dużo prób żeby udowadniać, że mamy do czynienia z jakimś trendem, czy z jakąś zasadą. tak Było dosłownie kilka tych drugich tur w trzeciej RP i też te wzrosty frekwencji były bardzo różne. To już kilka razy o tym zresztą mówiliśmy. To znaczy czasem to były znikome, a czasem o 5-6 punktów procentowych. Teraz jest tak, że po pierwsze ta frekwencja jest bardzo wysoka. Ona jest chyba porównywalna do tej frekwencji z 1995 roku, w którym i tak o 4 punkty w drugiej turze Przyrosła, więc też nie możemy powiedzieć, że na pewno nie urośnie. Ale to są też... wybory, przepraszam, dla młodszych słuchaczy: to są wybory Wałęsa Kwaśniewski, w których było takie poczucie, z tego co ja pamiętam, że głosowano za albo Polską Solidarnościową, albo za Polską jednak postkomunistyczną. postkomunistyczną. I pamiętam, że to był olbrzymi szok dla tej Polski Solidarnościowej, że wygrała Polska Postkomunistyczna. Się... Te wybory były śmieszne z tego powodu, sorry za dygresję, że Jarosław Kaczyński przyznał po latach, że kibicował kwaśniewskiemu. Natomiast drugim czynnikiem, który oprócz tej wysokiej stosunkowo frekwencji, którą mieliśmy w pierwszej turze, jest to, że to będzie jednak już prawie że środek wakacji. No to będzie 12 lipca, więc myślę, że po prostu sporo osób wyjedzie, zapomni zabrać ze sobą zaświadczenie i z takim terminem nie mieliśmy jeszcze do czynienia wyborów prezydenckich. Oczywiście w 2010 były 4 lipca wybory, w których wygrał Bronisław Komorowski, ale to była jednak trochę wcześniej też sytuacja bardziej nadzwyczajna po katastrofie smoleńskiej. Ja bym jeszcze trzeci czynnik nadmienił, to znaczy nigdy nie było tak dużej przewagi jednego kandydata nad drugim. W sensie to zawsze były Dużo mniejsze różnice, co też mobilizowało wyborców obu stron. Tak, i tak jak nie wiem, nie umiem powiedzieć na 100%, czy frekwencja urośnie, to mamy chyba dosyć silne przekonanie, że jeżeli frekwencja urośnie, to Rafał Trzaskowski ma szansę wygrać te wybory, a jeżeli spadnie, to tych szans właściwie nie ma. Pewnym wskaźnikiem, że ta frekwencja może wzrosnąć, jest większa mobilizacja wyborców z zagranicy, których pojawiło się 140 tysięcy nowych, czyli widać, że te wybory w drugiej turze wzbudzają tam jeszcze większe zainteresowanie, to jest akurat dobry sygnał dla Rafała Czaskowskiego. No dobrze, właśnie o nowych wyborców chciałem Was zapytać. Czy uważacie, że jest wielu Polaków mieszkających w Polsce, którzy nie głosowali w pierwszej turze, a zamierzają zagłosować w drugiej? Jeżeli tak by było, to dlaczego? No ja rozmawiałem ze sztabowcami Andrzeja Dudy i oni zwracają uwagę na to, że mniej więcej milion wyborców w wieku 60 plus nie zagłosowało w pierwszej turze w porównaniu z wyborami parlamentarnymi z zeszłego roku. To jest oczywiście efekt strachu przed pandemią. No, i myślę, że teraz przez tę resztkę kampanii, przed drugą turą, będziemy słyszeli dużo komunikatów ze strony rządu. Zresztą już jeden premier taki komunikat wygłosił, że w zasadzie pandemia jest za nami, że ogniska są wygaszane, że wirus jest w odwrocie. Ma to zachęcić ludzi starszych do wyjścia z domu, jeśli wyjdzie z nich. 500-600 tysięcy to jest pewnie około 400 tysięcy dodatkowych głosów dla Andrzeja Dudy, który w tej grupie wiekowej ma wyraźną przewagę. Ja bym do tego dopowiedział, że my kompletnie się nie znamy na koronawirusie, natomiast tezę, którą można by zaryzykować, to że ta pierwsza tura prawdopodobnie spowoduje wzrost zakażeń i wedle takiej domorosłej matematyki koronawirusowej. Prawdopodobnie te nowe przypadki zaczną się ujawniać mniej więcej 10 dni od zarażenia, czyli w połowie przyszłego tygodnia, co może wpłynąć na to, że będzie wzrost zachorowań tuż przed drugą turą, co może jednak zdemobilizować tych wyborców starszych. Tak, ale chyba faktycznie rozmawiałem z naszym analitykiem do spraw społeczno-zdrowotnych. I on potwierdza, że wirus jest w odwrocie, i że przybywa zdrowieńców, a liczba chorych spada. Dobrze, to teraz chciałem Was zapytać jeszcze kolejne rezerwy mobilizacyjne, że tak się wyrażę. Gdzie jeszcze są wyborcy, którzy nie głosowali w pierwszej turze, a mogliby zagłosować w drugiej? Patrząc głównie tak naprawdę na frekwencję. Tak, no tutaj rzuca się w oczy niższa niż w 2019 roku frekwencja w kilku największych miastach. To znaczy ona spadła o mniej więcej dwa punkty. Jeden punkt z kawałkiem w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu czy w Łodzi. To są miasta, w których bardzo silne poparcie ma Platforma Obywatelska i w których oczywiście też Trzaskowski miał dużą przewagę nad Dudą. Jeżeli uda się je domobilizować tak co najmniej do tego poziomu z 2019 roku, no to to będzie jakieś być może kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych wyborców dla Rafała Trzaskowskiego. Czy moglibyście zaryzykować taką tezę, że wyborcy Andrzeja Dudy, Stawili się poza tymi osobami starszymi raczej masowo i że tutaj są mniejsze rezerwy mobilizacyjne, a że to wyborcy potencjalni Rafała Trzaskowskiego jeszcze mogą wyjść w drugiej turze, czy to by była przesada? Tak, patrząc na właśnie różne frekwencje przede wszystkim, to ja mam właśnie takie wrażenie, że Trzaskowski ma trochę większe rezerwy, ale też te rezerwy nie są jakieś ogromne i nie wystarczy ich uruchomić, żeby wygrać wybory w przypadku kandydata koalicji. To jest ostatnie pytanie frekwencyjno-mobilizacyjne. Chciałem was zapytać o ewentualność demobilizacji. To znaczy Wojtek, ty powiedziałeś na początku, że twoim zdaniem wyborcy, którzy już zagłosowali na Andrzeja Dudę albo Rafała Trzaskowskiego zagłosują ponownie, ale ja się chciałem zapytać o to, czy... Spora różnica nie może wpłynąć do mobilizacji nie tak na jednych, jak na drugich. To znaczy wyborcy Rafała Trzaskowskiego mogą uznać, że jednak to się nie uda, więc pojedę na działkę i nie będziemy się chciała wrócić zagłosować, bo zapomniałem wziąć zaświadczenie, a z kolei wyborcy Andrzeja Dudy stwierdzą, że już swój obowiązek... Wypełnili i że tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby głosowali drugi raz, no bo przecież już to jest wygrane. No możemy oczywiście o tym rozmawiać, ale prawdę mówiąc, nie mam żadnych danych, które by świadczyły o demobilizacji, więc. A legendarny instynkt analityczny? Legendarny instynkt analityczny mówi mi, że oni się nie zdemobilizują, że po obu stronach jest poczucie, że gra idzie o bardzo wysoką stawkę i myślę, że wśród wyborców Trzaskowskiego z pierwszej tury są nastroje wciąż bojowe. Widzę to w bańkach społecznościowych i również po stronie Andrzeja Dudy jest wciąż bardzo duża mobilizacja. Widać to zresztą nawet na wiecach. Andrzej Duda wciąż przyciąga bardzo wielu słuchaczy na tych wiecach. Im się po prostu nie nudzi słuchanie prezydenta. Ja jeszcze chciałam tutaj dodać, że tak jak też nie sądzę, żeby mieli się zdemobilizować jacyś wyborcy Dudy albo Strzaskowskiego, ale myślę, że ta kampania jest bardzo mocno... Oparta na mobilizacji i demobilizacji, natomiast chodzi o te prawicowe i lewicowe grupy skrzydła w elektoratach, chołowni i Krzysztofa Bosaka. To znaczy to, co może zrobić Trzaskowski, to jest zdemobilizować tych takich półpisowskich wyborców Bosaka i na to stara się grać, i tak samo tych byłych pisowców w elektoracie chołowni. I tak jak jeszcze w niedzielę w podcaście mówiłam, że dla Trzaskowskiego kluczową rzeczą jest jakaś nowa opowieść. Tak teraz zastanawiam się, czy to jest to, co ma mu pomóc wygrać te wybory, bo mam wrażenie, że wszystkich swoich wyborców ma. Po wczorajszym wystąpieniu Szymona Hołowni ma też zdecydowaną większość jego elektoratu. To znaczy tutaj trzeba jeszcze oczywiście uczynić kilka gestów, ale nie wiem kogo miałby dodatkowo porwać jakąś opowieścią. Jakąś wizją przyszłości, bo tych hołowniowców, którzy chyba pójdą do niego zagłosować, oni się do niego nie przekonają. Ja nie sądzę, żeby, żeby nagle stali się elektoratem trzaskowskiego. Oni potem raczej, w większości wrócą do chołowni, jeżeli ten jego ruch czy partia się uda. Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście ostrzejszym i silniejszym narzędziem jest ta kampania negatywna, która może. Z... Próbować demobilizować te grupy właśnie prawicowych lub lewicowych wyborców w tych dwóch kluczowych elektoratach Hołowni i Bosaka. Ty śmieszne, że tak mówisz, bo ja muszę powiedzieć, że mam bardzo podobnie w sensie, tak jak w niedzielę. Bardzo się z sobą zgadzałem, że potrzebna jest ta opowieść. Tak sobie dzisiaj myślałem o tym, że w sumie ta opowieść tak naprawdę tak wielkiej różnicy nie zrobi, że tu trochę idzie rzeczywiście gra o kwestie już taktyczne, a nie strategiczne: o to, jak znaleźć ten najniższy wspólny mianownik, i jak najlepiej zmobilizować jednych, zdemobilizować drugich, mrugnąć do jednych, mrugnąć do drugich, a że taka wielka opowieść tak naprawdę byłaby strasznie trudna do utkania z tak różnych, dziwnych części elektoratów innych kandydatów. Jeszcze zostając przy tych przepływach, chciałem Was zapytać, zadać Wam takie bardziej ogólne pytanie, bo mam wrażenie, że w naszej debacie publicznej dosyć często jest takie proste przestawianie klocków, to znaczy tutaj było 800 tysięcy wyborców jednego kandydata, no to oni pójdą, a tutaj było 600 tysięcy drugiego, no to oni pójdą na tego drugiego i tak dalej. Jak to jest z tymi przepływami? Czy rzeczywiście można przesuwać? wyborców z jednego kandydata na drugiego jednym ruchem ręką, czy sprawa jest bardziej złożona? To jest pytanie z tezą. Tak, chyba nawet wiem jaka jest ta teza. No oczywiście, że gdyby tak po prostu sumować wyborców opozycyjnych i porównać to z obozem Andrzeja Dudy, no to wynikałoby z tego, że Rafał Trzaskowski ma tę prezydenturę w kieszeni. Nawet gdyby założyć, że wyborcy Bosaka by się podzielili, tak jak to wiele osób przed wyborami mówiło, że mniej więcej 1 trzecia pójdzie na Andrzeja Dudę, 1 trzecia na Rafała Trzaskowskiego, a 1 trzecia zostanie w domu, to nawet przy takim podziale wyborców Krzysztofa Bosaka pozostali wyborcy opozycyjni zapewniliby Trzaskowskiemu prezydenturę. Ale tak nie jest i tak nie będzie. My wczoraj spędziliśmy czas jakiś na badaniu wyborców Szymona, hołowni. No i doszliśmy do wniosku, że nieco ponad 2 miliony z nich wesprze Rafała Trzaskowskiego. Być może teraz, jak zobaczą wspólne wystąpienie Trzaskowskiego i hołowni, to być może jeszcze ze 100 tysięcy się do tego dołoży. Ale są wyborcy. Szymona Hołowni, którzy po pierwsze nie głosowali wcześniej w wyborach, po drugie głosowali na niego na złość platformie, bo nie lubią platformy. Są tacy, którzy wcześniej głosowali na PiS. Jest wielu wyborców konserwatywnych i PiS, ta bardzo sprawna kampania na machina, będzie to wykorzystywała i demobilizowała część z nich, a zachęcała do głosowania na Dudę inną część. I z tych 2 milionów 700 tysięcy z hakiem na Trzaskowskiego przejdzie właśnie trochę ponad 2 miliony, a nie... Całość. Ja jeszcze sobie przed podcastem sprawdziłam, jak to było w 2015 roku w drugiej turze. Bo my właśnie mamy w głowie takie przekonanie, że tutaj całość Biedronia pójdzie na Trzaskowskiego, zresztą większość Kośniaka oczywiście to są dużo mniejsze elektoraty. Natomiast dosyć mnie zaskoczył ten podział z 2015. Niestety nie wiemy, jaka część osób się zmobilizowała w elektoratach mniejszych kandydatów, ale te grupy pewnie nie były zbyt wielkie, bo w znaczny sposób wzrosła frekwencja. No i na przykład z elektoratu Korwin-Mikkego, Około 70% zagłosowało na Dudę, a 30%, co wydaje mi się jest stosunkowo dużym odsetkiem, jak na to, że Komorowski był wówczas urzędującym prezydentem, 30% poparła Komorowskiego. Tak samo Cookies, 60% poparło Dudę. A ja bym się spodziewała teraz, jak sobie o tym myślę, to myślałam, że zdecydowana większość, tak? Nie 60, tylko bardziej 75%. Ale y... to znaczy, że 40% głosowało na Komorowskiego? Głosowało na Komorowskiego, tak. Z tych, którzy poszli do wyborów. A tak samo u Ogórek i Jarobasa zaledwie 60% z nich poszło na Komorowskiego, a 40% na Dudę, więc też oni ja, nie no, bardziej... Ale o czym to świadczy? Rozumiem, że to świadczy o tym, że te zachowania wyborców są nieprzewidywalne i że one się raczej dzielą. Nieporówno i wedle preferencji, ale jednak rozkładają się na obu kandydatów, a nie idą tak. w dużej mierze na jednego. No dobrze, to może właśnie elektorat kandydata Krzysztofa Bosaka? To jest elektorat, do którego obaj kandydaci drugoturowi z cholewki. Jak myślicie, jak się zachowają wyborcy Krzysztofa Bosaka? To jest oczywiście najważniejsze. Większa zagadka. Mnie dosyć zaskakują te badania, które widzieliśmy przed pierwszą turą. Kilka było takich niedawnych badań przed pierwszą turą, które pokazywały, że Trzaskowski może w drugiej turze liczyć nawet na 40% elektoratu Bosaka. Też na tyle mniej więcej liczy sztab, to znaczy, że to byłby taki górny sufit. Natomiast na kandydata PiS, czyli Andrzeja Dudę, bardziej 20-30%. pozostali. Mieliby się zdemobilizować. I rzeczywiście widzę jakieś ukłony ze strony Trzaskowskiego w stronę. No to są ukłony w pas, przynajmniej. Oczywiście, no tak. To weto podatkowe, czy też podniesienie kwoty wolnej od podatku, to też było wczoraj zapowiedziane. Taka narracja, która chyba jest dopiero planowana. Zresztą to z kolei widzę też u Dudy już teraz, a wiem, że Platforma to planuje o tym, że Platforma jest taką partią wolnościową. No i oczywiście narracja antypisowska, która ma ten elektorat do siebie przyciągnąć, ale w moich oczach temu elektoratowi jest wciąż bliżej do Dudy i tak jak widzę te badania i rozumiem ten antypisowski sentyment w tej grupie wyborców, to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby tak dużo liczniejsza grupa z nich poszła na Trzaskowskiego niż na Dudę. No bieda z tymi przewidywaniami i prognozami jest taka, że po pierwsze, że dotyczą przyszłości, a po drugie, mówiąc serio, to nie jest jednolity elektorat. Konfederacja ma elektorat składający się z kilku części. Nie wiem, jak to jest rozłożone w procentach, ale są tam i narodowcy, dla których kluczowe jest, myślę, to, co Andrzej Duda mówi o LGBT, o uchodźcach itp. I druga grupa, czyli wolnorynkowcy, dla których kluczowe jest to, co PiS robi w gospodarce z przedsiębiorcami, z podatkami. I do nich zdecydowanie uderza w konkury Rafał Trzaskowski, a Andrzej Duda wyraźnie poszedł w stronę tych narodowców. Więc nakładają się jeszcze na to interesy czysto partyjne już Konfederacji, już mówiliśmy o tym w podcaście, tym wyborczym. Że w interesie konfederacji jest przegrana Andrzeja Dudy. Ja myślę, że te wszystkie czynniki sprawią, że ten elektorat się dość mocno podzieli. No I zobaczymy też pewnie o tym za chwilę porozmawiamy czyli o debacie. Ale właśnie ten występ na żywo dwóch kandydatów będzie pewnie miał duży wpływ na to, co zrobią wyborcy Krzysztofa Bosaka. Ten... Zaryzykował tutaj tezę niepopartą niczym i zaryzykował stwierdzenie, że jednak myślę, że nas może zaskoczyć zachowanie wyborców Krzysztofa Bosaka, a twierdzę tak dlatego, że mam wrażenie, że PiS od dawien, dawna próbuje przejąć tą część elektoratu i poniekąd to im się udało, w sensie PiSowi. Pamiętam takiego polityka, który się nazywał Marian Kowalski, nie wiem czy go pamiętacie, zawsze lubiłem go obserwować, bo zawsze potrafił zrobić coś. Dziwnego albo śmiesznego, a niekiedy też niestety groźnego. No więc Marian Kowalski już dosyć dawno przypłynął do PiS i podejrzewam, że ze sobą zabrał jakąś tam część tego elektoratu, który już został wchłonięty przez PiS. I wydaje mi się, że ci ludzie, którzy nadal stoją za bosakiem i głosują na Bosaka z jakichś względów, to na niego głosują, a nie na PiS. I dlatego wydaje mi się, że tak naprawdę ta pula wyborców Bosaka, którzy zagłosują na Andrzeja Dudę, jest mniejsza niż nam mogłoby się wydawać, i że w ogóle ten elektorat Bosaka się zmienia, i my trochę cały czas żyjemy w poprzedniej rzeczywistości, w której znaliśmy ten elektorat, a on jest trochę inny niż nam się dziś wydaje. Jeszcze a propos Bosaka chciałem powiedzieć, bo czuję się w obowiązku analitycznym, że uważam, że Bosak najlepiej rozgrywa tą kwestię właśnie poparcia, gdzie on ani poparcia nie udzieli, raz mówi coś trochę w jedną stronę, raz w drugą sugeruje, że. Tego nie lubi, ale tamtego to w sumie nie lubi bardziej. Ale w sumie to tak się zastanawia, bo może to tego pierwszego jednak nie lubi bardziej. Jawny wróg i fałszywy przyjaciel. Nawet sam nie wiem, który jest który. Cały czas żongluje tym i naprawdę tutaj trzeba mu oddać, że sprawnie cały czas gra tą pannę na wydaniu. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze chciałem Was zapytać o kampanię. Czy uważacie, że kampania na tym etapie coś jeszcze zmienia? Czy ktoś jeszcze słucha poza osobami, które przyjdą na te wiece tych wiecowych przemówień? Czy jakieś obietnice mogą tutaj wjechać i coś zmienić? Czy kwestie programowe, trochę o tym rozmawialiśmy, a też debata, o której Ty wspomniałeś, Wojtku. Czy tutaj jest jakiś pozytywny przekaz? Czy jest coś, co genialny sztab jeden albo drugi może zrobić, żeby nie wiem, czy przechylić szale, ale jednak zdobyć trochę terenu? Myślę, że kampania wciąż jest ważna i niestety powtórzę się, że ta frekwencja w drugiej turze jest zwykle wyższa niż w pierwszej turze. To znaczy, że. Wyborcy są nawet jeżeli ich kandydat nie wrzec są cały czas zainteresowani i to co powiedzą kandydaci oczywiście też ma znaczenie tylko tak jak zwłaszcza na początku tej pierwszej kampanii mobilizowało się głównie własny elektorat tak teraz będą padały głównie hasła nie do własnego elektoratu tylko mobilizacyjne i demobilizacyjne do tych Innych elektoratów. Tylko czy ten inny elektorat słucha tego, co mówią ci kandydaci? No Szymon Hołownia wczoraj wezwał Trzaskowskiego do akceptacji iluś tam warunków, a swoich z kolei wyborców poprosił o to raz, żeby poszli do wyborów, a dwa, żeby zobaczyli, co Trzaskowski powie na te dosyć łatwe do spełnienia skądinąd warunki. Więc rozumiem, że wpatrzony w Hołownię. Elektorat tegoż kandydata jakoś tam może być zainteresowany tym, co Trzaskowski z tym zrobi. Muszę Ci zadać to pytanie, Janno, czy uważasz, że to była ustawka? Nie wiem, czy to była ustawka, natomiast mam takie silne poczucie, że co najmniej te cztery warunki, które postawił chołownia Trzaskowskiemu. Są wyjątkowo łatwe do spełnienia. No może oprócz tego ostatniego, to znaczy przypuszczam, że sporo jest ludzi Platformy zatrudnionych w instytucjach samorządowych. I tutaj zresztą chyba najmniej chętnie się odniósł do tego czwartego, ostatniego warunku Hołowni Trzaskowskiej. Wiem, że wśród doradców Hołowni jest grupa polityków, nazwijmy to. W sumie po imieniu, którzy wcześniej byli związani z platformą, jakoś tam, nawet jeżeli nie należeli do partii, ale którym może zależeć na tym, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, pomimo tego, że niekoniecznie jest to najlepszy scenariusz dla przyszłej partii, chołowni. Wojtku, to jeszcze Tobie zadam pytanie po czyli, piesując do brzegu, jak mawiają w armii. Czy myślisz, że kampania coś zmienia, ale tak naprawdę może bardziej, czy uważasz, że znowu to jest pytanie z tezą, czy to nie jest tak, że tutaj błędy się liczą dużo więcej, i tu jest dużo więcej do stracenia niż do zyskania. I dlatego... Dopytam. Ta kampania będzie jednak już teraz trochę nudniejsza i to ją osłabia, bo kandydaci bardziej będą się skupiali na tym, żeby nie stracić, niż żeby zyskać. No, z tą kampanią tak moim zdaniem, jakbym ją miał sprowadzić do jednego podziału, jednej osi, no to siłą Andrzeja Dudy jest to, że jego wyborcy oraz pewnie jakaś część nowych jego wyborców wierzy, że to jest bitwa o Polskę, że Trzaskowski stoi na. Na czele sił zła, które zaprowadzą rewolucję kulturalną, moralną i każdą inną, która przemieni Polskę, odbierze władzę. PiSowi i doprowadzi kraj do ruiny. Po stronie Trzaskowskiego nie ma kontrnarracji, to znaczy jest ta kontrnarracja po stronie wyborców Trzaskowskiego z pierwszej tury, natomiast cała reszta ludzi, którzy potencjalnie mogą go poprzeć, ma bardzo myślę różne motywacje. Jedni pewnie niespecjalnie lubią PiS, ale niespecjalnie też lubią Platformę. Mają różne swoje partykularne interesy. I to jest jakoś tam zrozumiałe. No, ja rozumiem, że Szymon Hołownia chce się budować na gruzach platformy. Tutaj jest oczywiście jeszcze ten dodatkowy twist, bo Szymon Hołownia potrzebuje wyborów parlamentarnych, a nie będzie wyborów parlamentarnych pewnie bez wygranej Rafała Trzaskowskiego, więc tu się wszystko nakłada, różne myśli myślę, chodzą po głowach tych wyborców, i nie ma takiego przekonania poza tą częścią platformerską, że Andrzej Duda stoi na czele sił zła i należy go. Pogonić, żeby ukarać Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie sądzę, żeby ta kampania była teraz już taka bardzo nudna. To znaczy, rozumiem, że Andrzej Duda ma sporo do stracenia, natomiast Rafał Trzaskowski ma z kolei. Bardzo wielu wyborców do zaktywizowania i przyciągnięcia, jeżeli chce wygrać te wybory. To znaczy, on musi być aktywny w tej kampanii, musi mieć jakieś osiągnięcia, jakieś sukcesy, musi wygrać debaty, musi się stawić na tej debacie, musi do niej też dojść po prostu. To znaczy, Trzaskowski, będąc po prostu defensywny, no to po prostu przegra, więc nie sądzę, żeby, żeby on taki właśnie postanowił być. Czuję, Andrzej, że chcesz ze mną popolemizować. No właśnie chciałem się ciebie zapytać, czy naprawdę powiedziałeś to, co powiedziałeś, w sensie, czy naprawdę jest tak, że Twoim zdaniem tylko platformerscy wyborcy Rafała Trzaskowskiego uważają, że Andrzej Duda stoi na czele Siózła? Bo jeżeli tak jest, no to dla mnie to jest sygnał, że jednak wbrew wszystkiemu, co mówiliśmy, to kampania Rafała Trzaskowskiego była fatalna. No bo tak naprawdę to jest ta oś sporu i to jest ten sposób, żeby wygrać te wybory. To znaczy przekonać 50% plus jeden głos, że Andrzej Duda oznacza. Koniec demokracji w Polsce. Niezależnie od tego, czy tak jest, czy nie, ale to. Rafał Trzaskowski nie mógł prowadzić innej kampanii, bo jego pierwszym priorytetem było zmobilizowanie wyborców platformy i odzyskanie tej części wyborców, która od platformy się kiedyś tam odwróciła, i to mu się udało. Natomiast mówię o tych wyborcach potencjalnych, dla których pociągający jest być może porównanie szmonachowni, tutaj pożar, tutaj złamanie ręki. Robert Biedroń, który poparł już Trzaskowskiego, też pod koniec kampanii przed pierwszą turą miał trochę wypowiedzi antyplatformerskich. Mówię o tych różnych interesach, czy po stronie PSL-u, które teraz przeżywa traumę po porażce, ale z tej traumy, z tego pogorzeliska dobiegają głosy że niekoniecznie PSL powinno poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o to, że entuzjazm wśród wyborców Dudy, dla Dudy i strach przed Trzaskowskim jest większy niż entuzjazm wśród tych wyborców, których musi zmobilizować Trzaskowski i strach przed Dudą wśród nich. Ale to ja powtórzę to co powiedziałem, to moim zdaniem to są, a, świadczy o tym, że tu jest bardzo dużo do zrobienia, no bo nawet jeżeli to jest porównanie do złamanej ręki czy do pożaru, no to jednak ja rozumiem, że to porównanie jednak służy temu, żeby powiedzieć, że złamaną rękę można nastawić i wyleczyć, a spalony dom, pozostanie spalony może go odbudować, ale już on sam się z tego pogorzeliska nie dźwignie. Ale może przechodząc dalej jeszcze kwestia debaty. Czy myślicie, że będzie debata? Czy ona coś zmieni? Czy będzie ta debata w TV, a nie o necie i WP we czwartek? Czy Rafał Trzaskowski będzie rozmawiał z pustym krzesłem? Czy Rafał Trzaskowski zgodzi się, żeby pojechać do Końskich i odpowiadać na pytania z publiczności? Ja sobie nie wyobrażam, to znaczy możliwe, że ta jutrzejsza debata się odbędzie wyłącznie z Trzaskowskim, to oczywiście będzie jakiś tam plus dla niego, jak będzie rozmawiał z dziennikarzami przy obecności pustego krzesła. Nie wyobrażam sobie natomiast, żeby Trzaskowski się nie zgodził na debatę w Końskich, to znaczy. Zwłaszcza po tym dosyć nieudanym dla niego wieczorze wyborczym. Debata jest jedynym momentem, w którym on może odnieść jakiś bardziej spektakularny sukces nad Andrzejem Dudą. Nawet jeżeli to będą trudne warunki, to dziwne by było dla mnie i kompletnie niezrozumiałe, jakby nie poszedł na to. Pełna zgoda. Myślę, że Rafał Trzaskowski zgodziłby się na każdą debatę w dowolnej miejscowości i z dowolnym zestawem. Prowadzących ze strony TVP i TVP Info. Oczywiście warunki tej debaty będą bardzo nierównoprawne, będą faworyzowały Andrzeja Dudę, ale Rafał Trzaskowski nie ma innego wyjścia. Natomiast te szachy trwają. Pytanie, czy nie odbędzie się jakaś debata wspólna na quasi kompromisowym terenie, czyli na przykład w Polsacie albo na przykład z udziałem dziennikarzy innych niż telewizja publiczna. Taki pomysł rzucił Andrzej Duda. Jak to się skończy, zobaczymy. Myślę, że debata będzie, bo jednak głupio by było, gdyby jej nie było. No dobrze, to ja bym przeszedł już do podsumowań, ale w ramach podsumowań zadawam ostatnie pytanie. Żeby podsumować, chciałem powiedzieć, że myślę, że nie ma sensu w tym momencie odpowiadać na pytanie, kto to wygra, bo kto przegra, nawet pytać o wasze przewidywania, bo myślę, że tutaj, tak jak siedzimy, to się mniej więcej zgadzamy, że w tym momencie. Bardzo wiele wskazuje na to, że Andrzej Duda to wygra i że bardzo, bardzo ciężko będzie Rafałowi Trzaskowskiemu się wygrzebać z pod tej przewagi, którą osiągnął Andrzej Duda w pierwszej turze. Z drugiej strony to jest tak, że jeszcze jest 10 dni i dosyć dużo się wydarzy i jest bardzo dużo różnych czynników, które wpływają na to, jaki będzie ostateczny wynik. Chciałem Was jeszcze na koniec w związku z tym zapytać o jedną rzecz, o której nie rozmawialiśmy, czyli o Czarne łabędzie, to znaczy o zupełnie niespodziewane okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ten ostateczny wynik, to znaczy wydarzenia, które wychodzą poza logikę tego sporu, który widzieliśmy, które mogą wpłynąć na to, że nagle cała nasza dyskusja, którą dotychczas toczyliśmy, stanie się kompletnie nieaktualna i wywróci stolik do góry nogami. Takim przykładem pewnie byłby dziadek z Wehrmachtu w 2005 roku. Czy na przykład jakaś afera, jakiś skandal, coś związanego z epidemią. No, pytałeś o czarne będzie, no to natura tych ptaków jest taka, że one się zjawiają niespodziewanie i zaskakują, więc trudno je przewidywać. No dobrze i tą krótką odpowiedzią kończymy na dziś. Wracamy za tydzień i obserwujemy to, co się dzieje z dużym zainteresowaniem, bo z jednej strony wszystko wiadomo, a z drugiej strony wszystko może się wydarzyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.